A Państwa moim gościem jest Dariusz Matecki, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No, jesteśmy po burzliwej sesji Rady Miasta. Projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący dopłat dla nauczycieli przepadł. Dlaczego przepadł? Nie wiem, dlaczego przepadł. Być może dlatego, że radni Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i bezpartyjnych prezydenta Krzyska, czyli obecnej koalicji rządzącej Szczecinem, chcieli przegłosować sobie kilka swoich stanowisk, kilka swoich uchwał. To są 3 z 4 bodajże, w których wyrazili masę politycznych stanowisk, które nie tylko bezpośrednio nie dotyczą uczniów i pomocy uczniom czy nauczycielom, ale są po prostu wyrazem ataku na obecny rząd. I może mogę przytoczyć tutaj fragment? Proszę. Pragniemy wyrazić zrozumienie dla zgłaszanych przez nauczycieli postulatów i z całą mocą poprzeć ich postulaty. Wyrażamy również dezaprobatę dla sposobu prowadzenia negocjacji z protestującymi przez rząd RP. To zgłaszają radni Platformy Obywatelskiej, którzy, no jak pamiętamy, Platforma Obywatelska jak negocjowała z protestującymi. To na przykład było strzelanie do górników, pałowanie górników, bicie ludzi, prześladowanie ludzi za to, że mieli czelność coś postulować. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zaprasza do okrągłego stołu. W tej chwili Platforma z tego okrągłego stołu już właściwie nie chce w nim uczestniczyć. ZNP podobnie. Jakie zrozumienie przedstawiali członkowie Platformy w latach 2012-2016, kiedy zawieszono zupełnie podwyżki płac dla nauczycieli. Dopiero teraz nagle się budzą przed wyborami i popierają te środowiska, chodząc na tak zwane spontaniczne marsze, zrobiąc sobie zdjęcia z tymi nauczycielami. Dla mnie to jest po prostu zagrywka czysto polityczna. Wcześniej, kiedy mogli się troszczyć o nauczycieli, to się o nich nie troszczyli. A w tej chwili premier i Rada Ministrów rozwiązuje ten problem. Dzisiaj ma zapaść decyzja co do tego, że odbędą się matury, cokolwiek się stanie, czyli tą klasyfikację będą mogli dyrektorzy albo przedstawiciele samorządu przeprowadzać. Czy to jest dobre? Bo chyba jedyne wyjście, żeby pomóc uczniom. No jeśli widzimy te filmy na przykład z Łodzi, gdzie nauczyciele po prostu wiwatują i krzyczą, nie klasyfikujemy, nie klasyfikujemy, jest ogólna radość na sali, no to powinno budzić w ludziach jakiś taki niesmak, że przecież po drugiej stronie są uczniowie, którzy są... A film z Opola, gdzie dzieci płakały, dokładnie. Dziewczynka nie mogła skończyć swojego przemówienia, prosząc o przerwę. Te dzieci się stresują, ta młodzież się stresuje przed jednym z najważniejszych egzaminów swojego życia, od którego zależy, gdzie pójdą na studia. A w tej chwili nauczyciele robią im tylko pod górkę, no i oni tak naprawdę nie wiedzą, czy w ogóle będą dopuszczeni do tych matur. Ale to, co jest jeszcze bardzo ważne w sprawie tego, jak rząd podchodzi do nauczycieli. To jest propozycja, o której bardzo, bardzo niewiele się niestety mówi. Ta propozycja, która została skierowana do nauczycieli. Podwyżka pensji dla nauczycieli w tym roku o 15%, dodatek za wychowawstwo nie mniejszy niż 300 zł, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, dodatkowe świadczenie na start 1000 zł dla nauczycieli zaczynających pracę oraz skrócenie ich stażu do 9 miesięcy. I Platforma potrafi powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość niczego nie zaproponowało. No szkoda, że oni w tych latach, 4 latach, kiedy nie zwiększali zarobków nauczycieli, czegoś takiego nie zaproponowali. No tej propozycji mówimy, czekamy, czy okrągły stół się odbędzie, czy nie, bo wiemy, że szef Związku Nauczycieli Polskiego już odmówił uczestnictwa w tym okrągłym stole, ale wróćmy jeszcze na sesję. Kolejny punkt sesji, chyba najdłuższy, to były zmiany w budżecie. No i wy Państwo zgłosiliście 100 takich zmian. Którakolwiek udała się, którakolwiek przeforsować? Nie, żaden wniosek do budżetu nie przeszedł przez Radę Miasta. Również wniosek pani radnej Wijas z klubu z Nowoczesnej też nie przeszedł. My zgłosiliśmy ponad 100 wniosków, poprawek, które wcześniej zapowiadał Sławomir Nitras w czasie swojej kampanii wyborczej. I o dziwo, ludzie, którzy występowali na jego konferencjach prasowych, prezentując go jako swojego kandydata na urząd prezydenta Szczecina, całe szczęście odpadł w pierwszej turze, no ale legitymizowali tak jakby ten jego program. Pokazywali, że warto te zmiany przeprowadzić. Teraz głosowali wszyscy przeciwko tym postulatom. To chodzi głównie o remonty ulic, remonty chodników, ale również na przykład wprowadzenie rowerków miejskich dla dzieci, czy budowę Centrum Aktywności Lokalnej na Prawobrzeżu. No takie dużo, dużo różnych postulatów merytorycznych, które chcieliśmy, żeby zostały zrealizowane. Zróbcie jazdę Mateckiemu. To jest SMS, który został odczytany na sesji, napisany przez jednego z dyrektorów szkół podobno. Co to za jazda i czy sesja to jest miejsce na jazdę?
No, odczytał SMS-a, którego dostał od jednego z dyrektorów szczecińskiej szkoły, radny Żylik, gdzie nie tylko tam było napisane, żeby zrobić mi jakąś jazdę, czy czymkolwiek to jest, ale jeszcze była podobno sterta wulgaryzmów na mój temat, których nie odczytał oczywiście na sesji pan radny, ale to pokazuje, że nauczyciele, no nie, niektórzy nauczyciele, bo oczywiście nie można generalizować, no posługują się językiem jak z kryminału. I ci ludzie mają wychowywać dzieci, ci ludzie odpowiadają za nauczycieli zatrudnianych w szkołach. Tacy ludzie no po prostu wystawiają sobie sami ocenę. Bardzo negatywną ocenę. Porozmawiajmy o tym, co powinno się zmienić. Taki pozytywny aspekt nadchodzących dni, czyli Marsz dla Życia. Pan tutaj ma ze sobą koszulkę. 28 ten marsz się odbędzie. Nie wiem, czy to widać do kamery. Dlaczego to tak ważne przedsięwzięcie, szczególnie teraz, w tych czasach? To jest ważne przedsięwzięcie, ponieważ przede wszystkim to jest przedsięwzięcie za czymś, dokładnie za życiem. To nie jest przeciwko czemuś, przeciwko aborcji, przeciwko jakiejś polityce. To jest wydarzenie totalnie apolityczne, które ma afirmować życie, podkreślać jego wartość, podkreślać wartości też chrześcijańskie, ma integrować mieszkańców Szczecina, ma pokazywać, że dla wielu osób życie to jest najważniejsza wartość. I niestety w przestrzeni miejskiej, jak o ile promowane są inicjatywy typu Wielka Orkiestra Świątecznej, pomocy, tak Marsz dla Życia no niestety nie jest promowany. I dlatego w tej koszulce byłem właściwie całą sesję Rady Miasta, występowałem we wszystkich swoich przemówieniach i zachęcam wszystkich Państwa, 28 kwietnia, niedziela, godzina 15, startujemy z Jasnych Błoni. Jest to największy marsz pro-life w całej Polsce. Będzie bardzo wiele młodzieży, bardzo, bardzo wiele rodzin całych z dziećmi i bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do uczestnictwa. Dziękuję na koniec za to zaproszenie. Państwem moim gościem był Dariusz Matecki, radny Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz dziękuję.